Dokładnie, mogła być bramka na 2-2 i niestety nie strzeliłem jej, a więc no jest mi przykro, że nie spowodowałem tą swoją sytuacją, że przynajmniej byśmy stąd wywieźli remis i to najbardziej nas boli, że te sytuacje mamy, a gdzieś ich nie wykorzystujemy i na tym trzeba pracować, tak jak mówię, no fajnie, że je stwarzamy, ale trzeba je wykończyć, to wtedy można myśleć o jakimś dobrym wyniku, bo podejrzewam, że jakby nieraz taka sytuacja była i by się strzeliło, to by się powiedział, że to normalne jest, strzela się i no ciężko powiedzieć, ja akurat mogę wypowiedzieć się w swojej sytuacji, że takie mam odczucie na gorąco, że za późno ruszyłem do tej odbitej piłki i brałem ją na wykroku, ale nie ma się tu co tłumaczyć, bo mogłem ją podeszwą, szpicem obojętnie czym wepchać do bramki i powinna tam być w tej siatce. Jest taki moment teraz, że nam po prostu nie wpadają te piłki i wcześniej robiliśmy te sytuacje i one były w siatce i robiliśmy punkty, a mi się wydaje, że mecz w Krakowie nie był jakiś dobry w naszym wykonaniu, a z Jagiellonią i dzisiaj myślę, że poprawnie, ale tak jak mówię, to znowu się to nawiązuje jakby do tych sytuacji niewykorzystanych i czy to jest forma, czy nie forma, no tak na pewno troszkę szczęścia, a pewnie i precyzji. No a no przyszedł taki moment, że gdzieś tego teraz nam zabrakło i mam nadzieję, że w kolejnych meczach znowu to szczęście się do nas troszeczkę uśmiechnie i będziemy strzelać bramki. Bo odczuwaliśmy to i w pierwszej połowie i w drugiej nawet jak wyrównaliśmy, mówię, pewnie chłopcy też to czuli, że możemy tutaj zrobić dzisiaj dobry wynik i to był ten pierwszy krok, a tu no nie wiem, minuta minęła i nagle tracimy drugą bramkę i ale tak jak mówię, no później stworzyliśmy znowu tę sytuację i goniliśmy wynik, ale niestety nie udało się dogonić i dzisiaj wyjeżdżamy z zerowym dorobkiem. Mamy trochę czasu, żeby przeanalizować to, co było złe, teraz wyciągnąć z tego wnioski, pracować, nie spuszczać głów, wierzyć w swoje umiejętności, w zespół i nie jesteśmy przypadkowo na tym trzecim miejscu, a więc myślę, że jesteśmy w stanie rozwiązać ten problem w tym tygodniu i potwierdzimy to w meczu z Koroną.